Szanowni Państwo, witam na drugiej części dzisiejszej konferencji prasowej. Teraz skupimy się już na sprawach wyłącznie sportowych. Ja też tylko na początek krótka informacja, że po dzisiejszej konferencji będę wydawał akredytacje prasowe na mecze jesiennej, więc proszę Państwa o chwilę, żeby pozostać na sali. Od razu, może nie czekając dłużej, oddam głos trenerowi Owczarkowi. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. No cóż, kilka taka krótka ocena tego meczu wczorajszego z Bogdanką Łęczna. No na pewno najsłabsze pierwsze 45 minut od momentu, kiedy jestem trenerem. Nie potrafiliśmy zaadaptować się na pewno do stylu gry Łęcznej. Środki tego stylu gry tego zespołu bardzo proste. Długa, długie podanie, gra powietrzna, stałe fragmenty gry. Nie uszczyliśmy się błędów, zwłaszcza w tych stałych fragmentach, gdy dochodziło do groźnej sytuacji. Przy kolejnym popełniliśmy błąd. Maciej Mysiak nie upilnował bardzo wysokiego Jerskiego. 196 cm, na pewno był to problem. Natomiast no, mógł to lepiej zrobić zdecydowanie. Straciliśmy bramkę na 1-0 w momencie, kiedy pobudowaliśmy, zwłaszcza się tym bardziej, motywowaliśmy się bardziej na drugą połowę, żeby lepiej zagrać, bo nie był to nasz dobry mecz przez pierwsze 45 minut. No, w trzecim się już Bogdanka dostała, na pewno mogę powiedzieć, że z kapelusza do rzut karny. Widzieliśmy tę sytuację na wideo. Na pewno to ustawił wynik meczu, jak przebieg drugiej połowy. Bogdanka nie zmieniła swojego stylu, którego walczyła o to, żeby prostymi środkami, długim podaniem do Szałowowskiego stworzyć sobie jeszcze jakąś sytuację. Nam, pomimo stworzonych kilku sytuacji w drugiej połowie, nic nie chciało wpaść. Tylko odbijał się od słupka, przepraszam, poprzeczki, bo wylądowała za linią, nie wiem, na linii, przed linią, w zasadzie tam sędzia na pewno nie podnosił do rogiewki, możliwe, że nie było tego, tych bramek. Natomiast rzut karny w 90 minucie tylko na otwarcie US i korzystałem przez Bartszaka. Krótko o meczu. Witam bardzo serdecznie. Z boiska jako zawodnik mogę powiedzieć tyle, że musimy grać od pierwszej do 90 minuty i musimy czasami przeciwstawić się zespołowi, jakim była Bogdanka, która, tak jak teraz wspomniał, grać pustymi środkami i tylko chciała ze stałych fragmentów strzelić bramkę, co się widocznie udało. I myślę, że zabrakło nam po prostu takiej waleczności, walki, bicie się od każdy centymetr boiska, no bo piłkarsko wydaje się, w drugiej, tak jak ten wspomniał, w pierwszej połowie przespaliśmy, trzeba dostaliśmy bramkę, w drugiej połowie wyszliśmy już bardziej zmotywowani, no ale są takie mecze, w których no, trzeba oddać sobie ducha na boisku. Dziękuję. Czekamy na Państwa pytania. Tak, mieliśmy taką tutaj teraz jeszcze rozmowę z zawodnikami. Wiadomo, że jesteśmy w takiej sytuacji trochę kryzysowej. Wiadomo, że taki moment, że miał przyjść na pewno i przyszedł. Możliwe, że to jest ten czas na ten moment. Zabiegli też zawodnicy. Powiedzieliśmy sobie to szczerze, cztery oczy. Skoro Bogdanka Łęczna potrafiła się pić takimi prostymi środkami grać, to również my powinniśmy tą samą bronią odpowiedzieć, czyli bić się, zwłaszcza w tych przednich formacjach. Tam na pewno zabrakło tych utrzymania się przy piłce, podejścia do linii pomocy, linii obrony, po to, żebyśmy mogli dłużej rozegrać na tej pozycji. Tego nam zabrakło, ta piłka szybko wracała w nasze pole karne. Tam właśnie rodziły się te stare elementy, które zdecydowały w pierwszej połowie o tym, że Bogdanka prowadzi wyjęcie. Tak, rzeczywiście od Grudziądza coś się zacięło. Można powiedzieć, że to nie chodzi o na pewno o styl gry, tylko i wyłącznie o stracone bramki. Straciliśmy 9 w ciągu 3 meczów. Wczoraj dotyczyło to rzutu rożnego, rzutu karnego i rzutu wolnego. Na 3 do 0. Dlatego na pewno gdzieś problem z koncentracją. Myślę, że skoro nie możemy dotrzeć już do mentalnie do niektórych zawodników, to trzeba dokonać personalnie tych zmian i tego trzeba się zmienić. Tak.
przeanalizujemy jeszcze tutaj z sztabem szkoleniowym, tam dojdzie do zmian w linii obrony. Jeszcze przede wszystkim musimy ocenić tutaj samą sytuację zdrowotną, jak wyglądamy po tym meczu. Mamy kilka okazji, mamy Katarzyna, na której nie wiemy jeszcze na chwilę, jak wygląda się to może w tym meczu, czy będzie jeszcze pauzował. Tylko kilka znaków zapytania jest, ale na pewno nie obrony zostanie przy nagrodzie. Pani trenerze, nie żałuje Pan, że te zmiany nastąpią dopiero teraz, bo te błędy to już właściwie od meczu z Arką pojawiały się błędy w obronie, a Pan dosyć konsekwentnie stawiał na tę dwójkę, zwłaszcza na środku Myśak z Ciachem. Adrian Bartkowiak gra tylko w rezerwa, to fakt, ale widać, że on bardzo dużą ambicję ma i bardzo mu zależy, żeby ktoś to spadł. Czy ten zawodnik nie zasługiwał, żeby wcześniej po prostu tak szansy było? Myślę, że również każdy zasługuje na tę drugą szansę. Myślę, że Misiak zrobił błędy wcześniej, ale również miał szansę na to, żeby się zrehabilitować. W jednym meczu z Krakowiem, pamiętam jeszcze bardzo dobrze, błędy wywołał Ciach, dlatego również była szansa zrehabilitowania się teraz w Łęcznej. Natomiast jeśli chodzi o teraz o mecz, który nie będę przed Maciejem Misiaka, na pewno to się trzeba spodziewać. Tak, oczywiście rozmawiamy z Wojtkiem Trochinem, skomponowaliśmy go w zespół. Widać było to na boisku, zresztą wszyscy widzimy, że jest to ważne w naszym zespole. Na pewno nam go zabrakło, na pewno zabrakło nam jego na ten młody wiek doświadczenia, umiejętności utrzymania się przy ulicy właśnie między strefami i obronami pomocy. To na pewno nie funkcjonowało wczoraj. Na pewno dlatego ta pierwsza była tak przebiegała i przebiegała, druga była zgoła umiejętna, ale niestety bez tego nie wykorzystaliśmy swoich szans. Jest teraz, właśnie skończyliśmy trening, obejrzą go jeszcze fizjoterapeuci, zobaczymy jak to wygląda. W początkowej fazie było to nadalowanie drugiego stopnia mięśnia kamieckiego. Miejmy nadzieję, że będzie to w tej prostej treningowej dobrze, to nie będzie jakiś brak bolesny i będzie można pomóc już w sobotę. Pan trenerze, jak Pan ocenia pozycję bramkarza? Bo Łukasz Grabiński broni od początku strony, ale wydaje mi się, nie wiem czy Pan się z tym zgodzi, że on broni to co musi. On nie stanowi jakiejś wartości dodanej dla tej drużyny. Nie było takiego meczu, w którym on by nam coś uratował. No tak na szybko oceniałem, zresztą już wcześniej też robiliśmy każdego zawodnika indywidualnie, jak ocenialiśmy, to na pewno poza Łódziące, trzecią tamtą, gdzie Łukasz mógłby się lepiej zachować, nie ma jakiejś interwencji, która by spowodowała, że powiększył się linii, jakby zrobić jakieś bramki. Natomiast przy broni tylko to, co ma bronić, to tam jest nas przeanalizować tak szybko. Nie pomijając błędu, na pewno nie przyczyniał się do tego, żebyśmy myśleli o tym, żeby zmienić bramkarza. Czyli w meczu z kolegą to raczej zagrażasz? Analizujemy różne warianty. Myślę, że to również będzie bardzo dobra dyskusja. Kowalczyk, wiadomo, że najważniejsza postać tego zespołu jest to doświadczony zawodnik, który z bramką strzelił na tą chwilę, mogę się przeżywać. Na pewno musimy przede wszystkim zabrać jako zespół 11 zawodników, 11 mężczyzn, którzy muszą wejść na boisko, bo pokazaliśmy, że gramy słabo przez 45 minut w Łęcznej i przede wszystkim nie angażujemy się w mecz 11-7-8. To na pewno skutkuje tym, że przeciwnik osiąga jakąś przewagę. My musimy być bardzo skoncentrowani od pierwszych minut, na pewno wszystkie najmocniejsze strony kolejarza zniwelować, postawić wszystko na pewno na bardzo sumienną i dyscyplinę. Przede wszystkim należy do tego, żeby ta skuteczność ciągle była poprawiana, bo z tym się na pewno bardzo. Na chwale chciałem się wiedzieć, czy te, no już to powiedzieć, całe narzekania na sędziego po każdym meczu, to Pana zdaniem nie wpływają na drużynę deprymująco i nie przyczyniają się do tego, że jesteście no nie do końca skoncentrowani. Myślę, że to nie ma żadnego wpływu. No, sędzia sędziuje tak, jak sędziuje. No, my też nie mamy żadnego wpływu na to, podejmuje takie decyzje, a nie inne. Czasami po analizie patrzymy, są niesłuszne, no ale no, człowiek jest nieomylny, tak, i ma prawo do błędu. My po prostu musimy się skupiać na sobie, a nie na sędziach.